Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu z germańską medycyną. Być może dla kogoś będzie to pierwsze spotkanie z germańską medycyną i mam nadzieję, że od tego czasu stanie się jej sympatykiem. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony autoempatii, ale zanim przejdziemy do autoempatii, to krótkie może wprowadzenie, czym w ogóle jest germańska medycyna. Każdy z nas przeżywa wiele różnych trudności w życiu i oczywiście w tych trudnościach reagujemy. Ale nie zdajemy sobie sprawy, nawet kiedy myślimy, że jesteśmy sami, że jest jeszcze ktoś, kto nam pomaga. To jest właśnie nasza matka natura, która wie, jak pomóc każdemu osobnikowi w potrzebie. Niezależnie od tego, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę, czy to jest roślina, mówimy o osobniku, który jest żywy, a który w momencie zaskoczenia go trudną sytuacją życiową otrzymuje automatyczną, biologiczną pomoc. Co to konkretnie znaczy? Wyobraźmy sobie, że ktoś odczuwa presję czasu. Szybko dzisiaj musi wszystko robić, ma mnóstwo zadań, zwłaszcza kobiety odczuwają presję czasu, ponieważ mają dużo obowiązków do pogodzenia. Są to obowiązki zawodowe, są to obowiązki rodzinne. I teraz jeżeli w naszych odczuciach, w naszym sercu pojawi się ta myśl, że muszę szybciej, muszę więcej, szybko, nie mam czasu, to matka natura, która słucha wszystkiego, co jest w naszych sercach i w naszych umysłach, natychmiast zmienia pracę gruczołu tarczycy. I w momencie, kiedy pojawi się to odczucie, że ja jestem za wolna, że muszę szybciej więcej, w gruczole tarczycy zaczyna się zwiększona praca tyroksyny po to, żeby nas przyspieszyć. Tyroksyna powoduje, że mamy więcej siły, że mamy więcej energii, w związku z tym możemy więcej zadań wykonać w jakimś czasie. Albo na przykład w momencie, kiedy odczuwam złość niedostrawienia. Tak nieraz mówimy, nie mogę strawić tego człowieka. To kiedy pojawi się to odczucie, nie mogę strawić tego człowieka, a za trawienie odpowiada wiele różnych organów, bo i żołądek, i trzustka, wątroba, dwunastnica, jelita, to na przykład w momencie nie mogę tego strawić, zaczyna się zmieniona praca jelit, które w bardziej intensywny sposób pracują, żeby pomóc mi to strawić. Ale żeby jakiś organ mógł wyprodukować większą ilość substancji, to musi tam przyrosnąć tkanki. I wtedy, kiedy ta sytuacja naszego odczuwania w trudnej sytuacji trwa długo, długo odczuwam presję czasu, długo odczuwam, że nie mogę kogoś strawić, latami to odczuwam, to na skutek tych przyrostów tkanki zostanie w realny sposób zmieniony narząd. Bo żeby można było wyprodukować więcej substancji, więcej tyroksyny czy więcej substancji potrzebnych do trawienia, to musi być więcej tkanki. A za jakiś czas medycyna konwencjonalna powie, tam jest guz i nas wystraszy. Gdy tymczasem nie jest to nic złego. To jest logiczne, że jeżeli mieliśmy takie odczucia, to narządy musiały więcej produkować, więc potrzebowały zwiększyć swoje moce produkcyjne w postaci przyrostów tkanki. I germańska medycyna jest taką medyczną systematyką, która przyporządkowuje bardzo konkretne rodzaje odczuć tego stresu biologicznego do konkretnego narządu. I zawsze, ile razy wystąpi jakieś odczucie, zareaguje narząd. Ile razy odczuję, że nie mogę wyznaczyć granic mojego rewiru, że ktoś przekracza moje granice, że ja nie mogę żyć czy postępować tak jak chcę, zareaguje układ moczowy. I w ten sposób, kiedy wiemy, że komuś coś dolega, możemy powiedzieć, co ta osoba odczuwa, a także poszukać rozwiązania na tę sytuację. Autoempatia. Co to w ogóle jest? My znamy słowo empatia, bo nas tego uczą, prawda? Mówią, bądź empatyczny, zrozum, co czuje drugi człowiek. I nawet jest takie powiedzenie, że empatia to jest twój ból w moim sercu, że ja rozumiem, co ty czujesz i z tobą to współodczuwam. Ale germańska medycyna mówi do nas co innego. Mówi, przestań się interesować innymi ludźmi, dlatego że ty jesteś ważny.
My bardzo często jesteśmy wychowywani właśnie tak, by inni ludzie byli ważniejsi. Mamy być dla nich mili, mamy odczytywać ich oczekiwania, mamy te oczekiwania spełniać. I pomijamy zupełnie siebie, a potem biologicznie na tym cierpimy. Więc autoempatia to jest mój ból w moim sercu i to jest absolutnie ważne, co ja czuję. I mogę tutaj przytoczyć słowa doktora Hammera, twórcy germańskiej medycyny, który powiedział tak: tylko ja przeżyłam biologiczny konflikt, tylko ja przeżyłam trudność życiową, tylko ja wiem, jak na to zareagowałam i jakie były moje odczucia. I tak jak nikt nie może za mnie oddychać, tak nikt nie może za mnie zakończyć tego konfliktu, tej trudnej sytuacji życiowej, tego biologicznego konfliktu, tej choroby. Czyli tylko ja mogę to zrobić. I my nieraz myślimy, że nasze życie byłoby inne, gdyby on, mąż, gdyby żona byli innymi ludźmi, gdyby oni byli bardziej zaangażowani na przykład, albo gdybym ja miała lepsze wykształcenie, albo gdybym lepiej znała języki obce, to wtedy moje życie wyglądałoby inaczej. Nasze życie będzie wyglądało inaczej wtedy, kiedy my nauczymy się komunikacji z własnym organizmem i tego, co organizm do nas mówi. Każdy z nas może sprawdzić, czy biologicznie zareagował. I to jest bardzo ważne, bo nasze życie i nasze zdrowie jest tylko w naszych rękach. I my nie musimy iść do lekarza, żeby wiedzieć, co nam dolega. Albo nie musimy iść do lekarza, żeby wiedzieć, jakie będą konsekwencje jakiejś biologicznej reakcji. Możemy zrobić nawet dla siebie coś więcej, bo możemy już dzisiaj sprawdzić, czy jesteśmy w biologicznym konflikcie, czy nasze narządy pracują w sposób bardziej zaawansowany, to znaczy, czy nasze narządy coś więcej produkują, a może coś lepiej transportują. Już możemy to dzisiaj wiedzieć, czy jesteśmy w biologicznym konflikcie. Nasz organizm zwykle jest w takiej harmonii z tym, co się dzieje na zewnątrz. To znaczy, mamy tę zmienność dzień, noc, w dzień jesteśmy aktywni, a w nocy śpimy. Ale kiedy spada na nas ta trudna sytuacja życiowa, która spełnia trzy kryteria, to znaczy jest ona jak grom z jasnego nieba. Nie spodziewaliśmy się, że w ogóle sytuacja w ten sposób będzie przebiegała. To jest subiektywnie trudna sytuacja dla nas, to jest drugi warunek, bo ktoś inny w ogóle nie musi się zorientować, że coś się dla nas wydarzyło złego. I trzeci warunek, że to jest przeżyte w izolacji, czyli że jesteśmy wtedy sami ze sobą. Ale w izolacji to znaczy, że ja nie muszę być sama. Ja teraz w tym momencie przecież nie jestem sama, wy tu jesteście, mogę przeżyć biologiczny konflikt. Jestem sama, bo tylko ja wiem, co odczuwam. Więc kiedy przeżyję taką sytuację spełniającą te trzy kryteria, zostanie włączona aktywność biologicznego konfliktu i za oknem znowu będzie dzień, noc, ale mój organizm zostaje przełączony na stały dzień. Czyli ja będę pobudzona, nie będę mogła spać, będę się budzić razem z nastaniem biologicznego dnia, czyli o 4 rano. Będę myśleć ciągle o tej sytuacji, będę mieć podwyższone ciśnienie, będę miała gorszy apetyt, ale przede wszystkim te myśli o tym konflikcie, o tej sytuacji nie pozwalają mi zapomnieć o tym. I tak będzie, dopóki ten konflikt się nie rozwiąże. Zwykle konflikty się rozwiązują z czasem, albo my to robimy. I wtedy znowu za oknem będzie dzień, noc, ale nasz organizm, skoro wcześniej był zmobilizowany, teraz będzie musiał wypocząć, będzie zmęczony. Więc wstaniemy rano, pokręcimy się godzinę i poszlibyśmy od razu spać. Jesteśmy okropnie zmęczeni, bez sił. Jesteśmy zadowoleni, bo konflikt się zakończył, mamy ulgę, mamy spokój, ale pojawiają się różne objawy, które medycyna konwencjonalna traktuje jako choroba, dopiero kiedy my już zakończyliśmy tę sytuację. Czyli wtedy pojawią się gorączka, obrzęki, bóle, różnego rodzaju zapalenia. To znaczy, jeżeli tego doświadczamy, że zakończyliśmy biologiczny konflikt. Kiedy jesteśmy w aktywności biologicznego konfliktu, mamy zimne dłonie, zimne stopy. Nieraz tak jest, że po prostu jest nam zimno. To nawet tutaj może być. Teraz jest wielki upał, ponad 30 stopni, a komuś może być po prostu zimno.
A kiedy jesteśmy w fazie po zakończeniu aktywności konfliktu, wtedy jest nam ciepło, jest nam gorąco. I to też widać, że nieraz ludzie są ubrani w jakieś kurtki, a ktoś inny krótki rękawek i jemu jest gorąco, bo on zakończył biologiczny konflikt. Ale wracając teraz do tej autoempatii. Bądźmy bardzo uważni na swoje odczucia, bo my wszystko wiemy. Ta wiedza jest w nas, czy coś jest dla nas dobre, czy nie. Nieraz na przykład mamy relacje z jakimś człowiekiem. Musimy iść do jakiegoś miejsca, do pracy, albo z wizytą do kogoś. Albo na przykład otrzymujemy jakieś zadanie do wykonania. I już w głębi serca my czujemy, że my nie chcemy tego robić, że my nie chcemy tam iść. Ale idziemy, dlatego że nie chcemy sprawiać ludziom zawodu. Nie chcemy burzyć dobrych, pseudodobrych relacji. Nie chcemy wzbudzać jakichś konfliktów. Ale tak naprawdę nie powinniśmy tego robić. Podstawą germańskiej medycyny jest nauka o zachowaniach zwierząt. I od zwierząt możemy się naprawdę bardzo dużo nauczyć. Jeżeli jakiś młody jelonek, przebiegając przez las, w jakimś miejscu w lesie spotka wilka i ledwo co ujdzie z życiem, to ten młody jelonek, a później dorosły wilk, on już nigdy nie pójdzie w ten rejon lasu, bo on wie, że tam było dla niego wielkie niebezpieczeństwo, że tam ledwo co uszedł z życiem i że tam natura musiała uruchomić dla niego automatyczną biologiczną pomoc. On tam nie pójdzie. Natomiast człowiek pójdzie. Będzie chodził całe lata do pracy, która mu nie odpowiada, której nie cierpi i czuje ścisk w żołądku, kiedy ma iść do tej pracy. Nie będzie chciał w głębi serca iść do rodziny na spotkanie, do teściowej, do matki, do ojca, do siostry, nie chce, bo czuje, że cały jest tam spięty. Najchętniej by uciekł, ale idzie, bo przecież są święta, bo są urodziny, prawda? I po prostu trzeba iść. Ale matka natura nie da się oszukać. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że młode małżeństwo z dziećmi, z małymi dziećmi, idzie do rodziców, na przykład matki, na obiad. I podczas tego obiadu może się wydarzyć bardzo dużo różnych nieprzyjemnych sytuacji, o których oczywiście nikt nie powie, ale każdy będzie to czuł. Bo na przykład dzieci będą, mówiąc kolokwialnie, rozwydrzone, albo będą wybrzydzały, nie będą chciały tego jeść albo tego jeść, będą po prostu głośne. I rodzice może nawet nic nie komentują, ale patrzą. I już ta kobieta czuje, że to jest spojrzenie pełne krytyki. A mogą nawet ci rodzice się odezwać, mogą powiedzieć, jak ty wychowujesz te dzieci? Za moich czasów to było nie do pomyślenia. Dziecko siedziało przy osobnym stoliku, żeby nie jadło, żeby wybrzydzało. Co wy mięsa dzisiaj nie jecie? I już ta kobieta reaguje. I najczęściej jej reakcją będzie odczucie kłótnia w ognisku domowym. A kłótnia w ognisku domowym, jeżeli ona będzie wiele razy chodziła do tych rodziców i wiele razy będzie reagowała właśnie tym odczuciem kłótnia w ognisku domowym, ale nic nie robi, nie podejmuje żadnego działania, ona może coś tam powiedzieć, ale generalnie nie wprowadza swojego porządku, nie umie się obronić, to za jakiś czas w jej piersi, w gruczołach mlecznych piersi urośnie guz, bo gruczoł piersi reaguje w konflikcie właśnie kłótnia lub troska w ognisku domowym. Bądźmy czuli na to, co my myślimy. Bierzmy przykład ze zwierząt. Zwierzę niepotrzebnie nie naraża się na bezpieczeństwo, na niepotrzebne ryzyko. Nauczmy się odgryzać innym ludziom, ale nie chodzi o to, żebyśmy my byli chamscy dla innych ludzi, prawda? Ale zawsze możemy próbować i wypowiadać swoje zdanie. To, żeby siebie słuchać, jest absolutnie ważne, żeby słuchać swojej intuicji. Zresztą my często mówimy, a wiedziałam, że tak będzie. Po co ja tam poszłam? Wiedziałam, że tak będzie. Jeżeli wiesz, że tak będzie, to po co tam chodzisz? Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ponosimy biologiczne konsekwencje tych swoich decyzji, podporządkowując się różnym zasadom, czy tam powiedzmy tradycjom, kiedy tego nie chcemy. Nie powinniśmy tego robić, dlatego że my jesteśmy ważni, bo my za to zapłacimy. Bo kiedy ja idę
a nie chcę tam iść, kiedy na przykład chodzę do pracy, której nie lubię, ale jest praca blisko, jest praca to stała i ma całkiem dobre wynagrodzenie, ale ja nie chcę tam iść, to nie jest moja droga życiowa, to w tym konflikcie reaguje kora nadnerczy, która skutecznie będzie odbierać mi siły, czyli ja chodząc do tej pracy narażam się na to, że ja będę za chwilę kompletnie bez sił. Nie będę mogła się w nic zaangażować, bo matka natura wie, że ja tam nie chcę iść. Więc obniża poziom kortyzolu i zaciąga mi hamulec. I tym samym siłą chce mnie zatrzymać na tej niewłaściwej dla mnie drodze. To może też dotyczyć wyboru partnera. Bo jeżeli ja mam poczucie, że mój partner jest niewłaściwym dla mnie partnerem, ale nie chcę podjąć żadnej decyzji, żeby ten związek zakończyć, to matka natura powie tak, no jest odczucie, że postawiłaś na złego konia. I to samo jest, tak? Odcięcie produkcji kortyzolu i po prostu nic nie mogę, w nic się zaangażować, nic dla mnie nie jest ważne. Top 3 odczuć, jeżeli chodzi o kobiety i o mężczyzn. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że statystycznie również reagujemy, więc bądźmy uważni na to, czy się w nas nie pojawia takie odczucie. Jeżeli chodzi o kobiety, to na pierwszym miejscu najwięcej kobiet reaguje na odczucie właśnie kłótnia lub troska w ognisku domowym, co skutkuje reakcją gruczołów mlecznych piersi, a potem nowotworem piersi. Albo też kobiety odczuwają rozłąkę w ognisku domowym, bo dziecko na przykład odjechało, albo dziecko założyło swoją rodzinę, poszło się gdzieś uczyć. Czyli tak jakby to dziecko oderwało się od piersi. Wtedy reagują gruczoły odprowadzające mleko, przewody odprowadzające mleko z piersi i w piersi nie rośnie guz, tylko pierś się pomniejsza. Drugi, top 2, jeżeli chodzi o kobiety, to są różnego rodzaju choroby dotyczące jajników. I tu mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość to są te tkanki, które odpowiadają za prokreację i jeżeli teraz kobieta ma tu problem, to znaczy, że miała odczucie bardzo ciężkiej utraty. Utraciła kogoś bliskiego. To może być rodzic, to może być rodzeństwo, to może być dziecko, albo na przykład pragnęła ciąży, a poroniła. To jest ta sytuacja. Również kobieta może tak zareagować, tracąc ukochane zwierzątko, pieska, kotka. W jajniku mamy też miąższ, który reaguje w konflikcie utrata własnej wartości, ponieważ zawiodłam. Moja matka ciężko chorowała, a ja nie opiekowałam się nią tak, jak powinnam. Miałam swoje życie, mieszkałam daleko, mogłam dać tylko pieniądze. Albo zawiodłam jako żona, zawiodłam jako partnerka, bo nie mogłam zajść w ciążę, nie dałam dzieci. Zawiodłam jako kobieta, zawiodłam jako córka. Top 3 to jest tarczyca. Wspomniana już, bo tarczyca reaguje w konflikcie presji czasu. To może to ominę i podam inny top 3. To są różnego rodzaju zapalenia intymne. Bardzo wiele kobiet ma zapalenia intymne, a to są odczucia dotyczące jakości życia seksualnego. Bo albo na przykład kobieta chce więcej seksu, albo mniej seksu, albo w jakiś sposób jest niezadowolona z tego życia seksualnego i myśli, żeby moje życie seksualne, moje życie intymne inaczej wyglądało. Wtedy właśnie reaguje wyściółka na przykład pochwy albo szyjka macicy i ona powoduje zapalenia. Jeśli zaś chodzi o mężczyzn, to top 3 oczywiście wygląda tu inaczej, bo mężczyźni nie mają tych narządów, prawda? W pierwszej kolejności mężczyźni reagują wrzodami żołądka, zgagą i to jest konflikt złości o rewir. Rewir to jest nasze miejsce, nasze terytorium, to jest nasza praca, nasz dom, rodzina. Zwykle mężczyźni mają takie odczucia, że nie mają wystarczającej pozycji w rewirze, że są nieszanowani, że się ich nie słucha, że nie mogą wprowadzić swoich zasad, żyć według swoich zasad, reagują złością rewirową. Albo na przykład mężczyzna czuje, że jest fachowcem, specjalistą, zależy mu na tej pracy, ale musi realizować jakieś durne procedury albo ma jakiegoś szefa, który go ogranicza w tym rozwoju i już mamy reakcję małej krzywizny żołądka. Tu mamy też przewody odprowadzające trzustki, wątroby i pęcherzyk żółciowy. Na drugim miejscu mężczyzn jest gruczoł prostaty. A prostata reaguje w konflikcie wstrętna baba. Mówi się, że każdy mężczyzna ma jakąś swoją wstrętną babę.
Czyli to jest taka sytuacja, kiedy kobieta, bliska kobieta, zachowuje się w kompletnie nieakceptowalny sposób, zadaje cios poniżej pasa. To może być partnerka, żona, to może być córka, to może być sąsiadka, wstrętna baba, po prostu zachowuje się okropnie. I na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o mężczyzn, jest mięsień sercowy, który powoduje właśnie różnego rodzaju arytmie, problemy z oddechem, z nabraniem pełnego oddechu, chrapanie i bezdech. Mięsień sercowy reaguje w konflikcie: przeciążenie, nie dam rady, to już jest dla mnie za dużo. To jest przeciążenie nieraz realnymi obowiązkami, realną pracą. To może być po prostu ciężka praca, ale to może być też przeciążenie różnego rodzaju troskami, martwieniem się. Coś się złego dzieje w rodzinie i mężczyzna myśli, no ile ja jeszcze mogę wytrzymać? To już jest dla mnie za dużo. A może też na przykład odczuwać utratę własnej wartości, ponieważ nie da rady, to znaczy, że on się boi, że nie da rady czegoś zrobić. Idzie na przykład do nowej pracy i myśli sobie, czy ja dam radę to zrobić? Czy ja mam wystarczające umiejętności, czy ja mam wystarczające kompetencje? Tych różnych objawów, których doświadczamy, jest bardzo dużo, ale one zawsze powstają w konsekwencji tego, że byliśmy zbyt długo w aktywności biologicznego konfliktu, bo wszelkie procesy pomocy natury, które zostały przez nią wypracowane w procesie ewolucji, zostały opracowane właśnie na krótkie odcinki czasowe, a nie na lata. Jeżeli dzisiaj kobieta odczuwa kłótnię lub troskę w ognisku domowym i to jest, nie wiem, tydzień albo miesiąc, to w jej piersi też urośnie malutki guzek. Ale on zostanie zredukowany siłami natury. Bo tak się dzieje, mamy mnóstwo takich reakcji w naszym organizmie, w różnych narządach. Ale kiedy ona odczuwa kłótnię lub troskę w ognisku domowym 5 lat, to już będzie to porządny guz, który będzie widoczny w diagnostyce medycyny konwencjonalnej, który zresztą sama wyczuje. Więc to, czego uczy nas germańska medycyna, to jest to, żebyśmy my byli nastawieni na swoje odczucia. Jeżeli teraz mam jakieś negatywne nastawienie do czegoś, to przystanę nad tym i zastanowię się, co takiego się dzieje w mojej głowie, że ja nie chcę tam iść. I podejmujmy nieraz te trudne decyzje. Kiedy my odważnie podejmujemy decyzje i współpracujemy z naturą, to nawet jeżeli dzisiaj zrezygnujemy z tej pracy, za chwilę pojawi się nowa szansa. Za chwilę pojawią się możliwości, o których my dzisiaj w ogóle nie myślimy. Ale tak będzie, bo natura będzie nam sprzyjać. Bo natura ma tylko jeden, jedyny priorytet. Ona zawsze chce, żeby każdy z nas żył. To jest nasze najważniejsze zadanie. Natura chce, żebyś żył. Współpracujmy z naturą. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o to krótkie wystąpienie dzisiaj. Zapraszam Was na nasz kanał na YouTubie Quantomed TV, gdzie jest mnóstwo materiałów na temat medycyny germańskiej, gdzie jest serial terapeutyczny, wykłady, wywiady, szybka wideoporada. Oraz zapraszam Was też na jeszcze jeden kanał, który się nazywa Permakultura TV. To jest kanał o uprawie ziemi zgodnie z prawami natury, bo dla osób, które żyją według germańskiej medycyny, nie ma innej uprawy ogródka. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy my mieli przekopywać ziemię albo wyrywać tak zwane chwasty, czyli rośliny pionierskie. To jest zupełnie coś innego. Permakultura TV i Quantomed TV. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i udanego dnia dzisiaj.